to tu, ponad 5000 lat temu, neolityczni górnicy zajmowali się wydobyciem i obróbką krzemienia. Wynosili taki gruz kostkowy w kształcie cegły, bo on miał duży przyrost masy i nie bardzo się nadawał do... To była ciężka praca. Teraz życie i działalność górników badają naukowcy. Idealną okazją do tego stało się trzydniowe pierwsze krzemionkowskie seminarium archeologiczne. Krzemionki są bardzo mało poznane. Właściwie dobrze znamy mały fragment tego rozległego i długiego, niemal na 5 kilometrów pola górniczego, a o obiektach eksploatacyjnych, o ich chronologii, czy na przykład tego typu ważnym zjawiskiem, jak były pracownie krzemieniarskie, w Krzemionkach wiem bardzo niewiele. Stąd na terenie rezerwatu czy w okolicach muzeum w Częstocicach ciągle prowadzone są badania archeologiczne. Ich wyniki między innymi zaprezentowane zostały na sesji naukowej. Będą też informacje na temat dawnych badań, materiałów, które są poświęcone Krzemionkom, a które znajdują się w archiwum Muzeum Archeologicznego w Krakowie. Wydarzenie zbiegło się w czasie z wizytą niezależnego eksperta współpracującego z UNESCO. Barry Gamble, geolog i geograf, na listę UNESCO wprowadził już kilka obiektów z RPA czy Wielkiej Brytanii. Teraz wspiera rezerwat Krzemionki w procesie wpisania na tą wyjątkową listę. To on koordynuje pracę zespołu redagującego wniosek. Na Krzemionkach są bardzo szczególne cechy techniczne i kulturowe, które są podstawą dobrego dziedzictwa kulturowego, więc szanse w mojej opinii są bardzo dobre i moim zdaniem Krzemionki powinny być na liście dziedzictwa. Rezerwat Krzemionki obecnie jest na polskiej liście informacyjnej. To duży krok, jednak przed muzeum jeszcze wiele do zrobienia. Ochrona rezerwatu, monitoring czy udogodnienia dla osób niepełnosprawnych, ale i sama dokumentacja. Do końca sierpnia tego roku chcemy przygotować wersję taką roboczą wniosku nominacyjnego. Po to, żeby na początku września złożyć go w Paryżu, aby Komitet Światowego Dziedzictwa mógł przejrzeć tą wersję roboczą i nam podpowiedzieć, czy jeszcze coś trzeba uzupełnić, coś może dodać. Bowiem ostateczna wersja wniosku ma zostać złożona w styczniu 2018 roku. Wtedy nastąpi jego ocena. Ta może potrwać nawet półtora roku. Zatem droga Krzemionek na listę UNESCO jeszcze długa. To nie są, wiadomo, sprawy proste ani krótkotrwałe, ale dzięki Bogu, dzięki inicjatywie kompetentnej dyrekcji i zaproszonych ekspertów idą w dobrym kierunku. Taki wpis dla Ostrowieckiego Rezerwatu przyniósłby same korzyści. Prestiż, jeszcze raz prestiż. To są rzeczy wręcz nieocenione, prawda? Ponieważ przyciągają i turystów, przyciągają i pieniądze, przyciągają i odpowiednie subwencje. Umieszczenie Krzemionek na liście UNESCO to świetna reklama nie tylko dla powiatu ostrowieckiego, ale całego regionu świętokrzyskiego. Byłby to pierwszy obiekt historyczny z województwa świętokrzyskiego z taką etykietą na takiej liście.